Dobra. Dobra, co mam zrobić? Dzień dobry, z tej strony Telewizja Szkolna. Jak mija dzień? Świetnie, super. Przewybornie. Jest stabilnie. Dobrze, jest stabilnie. Z jakiej klasy jeszcze jesteście, mi powiedzcie, proszę? Druga C, Human. Humany, kochamy humanów, tak, tak. Dobrze, widzę, że macie naprawdę zacny wózek, kolorowy, jakieś kształty. To nie jest wózek, to jest samochód najwyższej klasy. Mega maszyna 69420. Przepraszam, nie widziałam. Nie. Nie odpowiadamy na takie pytania. Dobrze, dobrze. To jeszcze jedno pytanie. Co was zainspirowało do wzięcia go? Ładny. Jest nas dużo. Nas jest 7. Naszej ekipy 7. 7 osób z tym wózkiem. Netto było blisko. Też netto. Czyli obudziliście się, stwierdziliście, bierzecie wózek na 7 osób. Tak, netto. Dokładnie. Netto. Bardzo ważne, że jest netto. Dobrze. Pytanie następne. Jak podobają wam się stylówki nauczycieli? Są niesamowite. Bardzo super. Widziałam, jak pani Tabaka jeździ na hulajnodze. To było niesamowite. Bardzo szybki sprint. Oni mają jakieś stylówki? Z adresów mieli, ale na sportowo wyszło. A widzieliście stylówkę pana Gresika? Nie. Wspaniały. Nie widziałem niestety. Dobrze. Ale na pewno jest wspaniały. Mam nadzieję, że to się zmieni niedługo. Tak. Dziękuję bardzo za wywiad, za czas poświęcony. Miłego dnia. Dzień dobry, witam serdecznie w tym pięknym dniu. Dzień dobry. Witam. Chcecie się przedstawić, z której klasy jesteście? Pierwsza D. Pierwsza D. Joachim, świetnie. Dobrze, widzę, że tu macie świetny, piękny koszyk. Co was zainspirowało, żeby go tutaj wziąć ze sobą dzisiaj? Po prostu tak poczułam taki wewnętrzny potrzebę. Wewnętrzną potrzebę. Tak, ale to tak moje marzenie było. Po prostu się obudziłaś, mówię, biorę koszyk i przychodzę? Tak. Myślę, stwierdziłam, że to będzie bardzo dobry pomysł. Jak oceniacie stylówki nauczycieli? Tam się ci najbardziej podoba? Gresik zdecydowanie. Zdecydowanie, dobra. A widziałyście panią Tabakę? Tak. Jak śmigała na hulajnodze? Tak, była bardzo szybka. Bardzo szybka? Szybka akcja. Dobrze, dziękuję wam bardzo, miłego dnia życzę, dziękuję. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jak mija panom dzień? Dobrze. Wyśmienicie. Skąd panowie przyjechali do nas? Znalazłem tego tu, oto marynarza w wymiarze 137. Ja do doktorka znalazłem, przypłynąłem z wysp owczych i tam dalej. No to może jak się panom podoba ten dzień bez plecaka? Bardzo sympatyczny dzień. Tak, bardzo super, tak? Można przynieść samowar. Bardzo samowar, się przydaje, a? Tak. Albo skrzynkę budowaną wielosegmentową. Wielosegmentową. O, to już tutaj poleciał pan, powiem szczerze. Dobrze, a... Można mieć piersiówkę. Piękna piersiówka, powiem szczerze. Dziękuję. Najlepszy element. Jak się panom podoba tutaj dzisiaj ubiór naszych nauczycieli? Fascynujące, totalnie genialny, niespotykane. Genialny, piękne. Czuję się jak na WF-ie. Kto według panów wygrał tutaj dzisiaj? W sumie nie pani, można... pani Urszula Wankiewicz. Pani Urszula Wankiewicz, tak. Pani Urszula Wankiewicz wygrała, tak. Dokładnie. Dobrze, a co sądzicie o hulajnodze pani Tabaki? Jest bardzo szybka, nawet nie zauważyłem, że przyjeżdża. Dokładnie tak. Dobrze, dziękujemy panu za wywiad serdecznie. Okay. Dzień dobry, witam serdecznie w tym dniu. Z których klas jesteście? Ja jestem z trzeciej D. Jestem z pierwszej. Okej. Dobrze. Pięknie wyglądać dzisiaj, wspaniałe stylówy. Piękny mieć świetny, wspaniały. Dziękuję. To są, rozumiem, wasze tutaj... Tak. Skąd pomysł? Skąd pomysł? Mama mi powiedziała, żeby to zabrać. Mi też mama powiedziała. Dobra. Kochamy mamy, pozdrawiamy mamy, tak? Tak, pozdrawiamy mamy. Kocham cię, mamo! Co sądzicie o stylówie nauczycieli dzisiaj? Myślę, że pan Grasik wygrywa. No, myślę, że pan Grasik wygrywa zdecydowanie. Dobrze. Bardzo mi się to podoba, że wszyscy mamy jedną taką samą opinię, która jest prawdziwa. A co sądzicie o hulajnodze pani Tabaki? Cudowna. Szybka jest, siebie. Nie? Szybka. Dobra. Trzeba uważać, jak się idzie po korytarzu. Trzeba tu pasy zamontować. Tak, dobrze. Dziękujemy bardzo za czas poświęcony. Widzimy się później. Pa. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Tutaj z najlepszą nauczycielką języka angielskiego jesteśmy panią Katarzyną Sadowską. Jak pani wrażenia po dzisiejszym dniu? Na początku były mieszane, ale są coraz lepsze. Super. Jaki tutaj rzecz zamiast plecaka pani najbardziej w pamięć zapadła? Koszyki sklepowe. Świetne są, prawda? Nie, wymagają poświęcenia. A jak to się stało, że tutaj przebrania wyszły od nauczycieli? Czy długo były planowane?
Nie wiem, bo nie było mnie wtedy w szkole. Okej. Okay. Także zostałam postawiona przed faktem dokonanym. Ale jest pani pięknie dresik ubrana. Jest, dresik jest. A co pani sądzi o hulajnodze pani Tabaki? Genialne. Znaczy, miałam takie marzenie w ogóle, żeby mieć hulajnogę i mąż mi mówi, że jestem za stara. Ale jak zobaczyłam panią Tabakę na hulajnodze, to nowe przestrzenie się otwierają. Ale szybka jest. Szybka tak śmiga, że nie można nadążyć. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Dziękuję. Szybki wywiad. O, proszę pani. Oje.